Prawdopodobnej ochoty podarowywania, rozdawania i cieszenia ludzi. Czy taką pasję do kuchni i gotowania można w ogóle w sobie, w cudzysłowie oczywiście, wyhodować? Jeśli ktoś kompletnie nie lubi, albo wydaje mu się, że nie potrafi, co powinien zrobić, żeby to pokochać? Nie wiem. Szczerze powiem, nic. Ja uważam, że nic na siłę. Kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy zachce ugotować może komuś, kogo kocha, albo swojemu dziecku i może mu się zachce. Ja uważam, że ja chciałam gotować zawsze, bo uważam, że ludzie, którzy krążyli wokół mojego domu, wokół mojej mamy, babci, byli nimi zafascynowani. One były wzorem, ideałem, pięknymi kobietami. To było tak kobiety, tak piękne, tak cudownie tworzyło dom, tak cementowało ten dom, że życzę wam tego nie jako jakiś żart, tylko jako prawdę o życiu. Ja wam życzę bardzo miłej kolacji. Życzę wam, żebyście się zapalili do tej kuchni i żeby palniki zawsze miały blok. Dziękuję bardzo.